dość nietypowy sposób 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczcili uczniowie i nauczyciele Lubańskiego Gimnazjum nr 3 imienia Euroregionu Nysa. Gimnazjaliści stworzyli w centrum miasta uroczysty korowód, aby w towarzystwie marszałka Piłsudskiego, który jechał konno, przejść do parku nad rzeką Siekierką, gdzie odbył się niepodległościowy piknik. My już od wielu lat staramy się dość niekonwencjonalnie podchodzić do Święta Niepodległości. W sposób nowoczesny, ale też radosny. I przełamujemy w tym sensie tą taką manierę, że to święto jest smutne, bo tak generalnie jest odbierane. My cieszymy się z odzyskania niepodległości przez Polskę i to jest taki moment właśnie, że wszyscy się cieszą, śpiewają piosenki, pieką kiełbasy. No i jeszcze temu wydarzeniu towarzyszył przejazd marszałka Piłsudskiego na Kasztance. To taki dodatkowy element jakby ubarwiający to wydarzenie, to święto. Zamiast apelu, jeszcze raz mówię, zamiast apelu tradycyjnego, właśnie w taki sposób cieszymy się z odzyskania niepodległości. W postać marszałka Piłsudskiego wcielił się nauczyciel historii szkoły Jan Lange. Kadry Armii Polskiej wkroczyły na ziemię Królestwa Polskiego, zajmując ją na rzecz jej właściwego, istotnego, jedynego gospodarza ludu polskiego, który swą krwawicą ją żyźnił i wzbogacił. Zajmują ją w imieniu władzy naczelnej rządu narodowego. Niesiemy całemu narodowi rozkucie kajdan, poszczególnym zaś jego warstwom, warunki normalnego rozwoju. Z dniem dzisiejszym cały naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem rządu narodowego. Okoliczność znana, 11 listopada. Czcimy ją na swój sposób, jak zwykle, jak każde święto chcemy po swojemu. To też jest nowa odsłona. Mamy nadzieję, że kolejne nowe pomysły przy okazji następnych świąt również się pojawią po to, żeby godnie uczcić to święto. Gimnazjum nr 3 słynie z nietuzinkowych obchodów świąt. Uczniowie między innymi wywieszali już ogromny kotylion na wieży Brackiej, co spotkało się z oficjalnym uznaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i zorganizowali orszak Trzech Króli, w którym wzięły udział setki mieszkańców Lubania.